posłuchajcie opowieści. Hej, hej, a ho! Co drunek grozy mieści. Hej, hej, a ho! Któryś strasznym bohaterem. Hej, hej, a ho! Jest stojący tam za sterem. Bardzo biedny, łysy ty, co w szaku cały ści. To już 38 regaty o Puchar Jego Magnificencji Rektora Politechniki Krakowskiej. Cieszę się w ogóle, że Ośrodek Politechniki Krakowskiej jest tutaj na terenie naszego miasta, bo od lat z Politechniką współpracujemy. Regaty te rozpoczął nieżyjący już kierownik tego centrum sportowego, pan Zbigniew Kucia. I te osoby, które teraz po nim nastały, to kontynuują. I jak widać, jest to ogromna ranga tych regat, że sam pan rektor przyjeżdża na te regaty i będzie wręczał nagrody, puchary. Także bardzo się cieszę. I jest to naprawdę bardzo znacząca impreza dla naszego miasta Żywca i całego regionu. Politechnika Krakowska od dawna ma tutaj swój ośrodek żeglarski i od samego początku są organizowane regaty, które cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem, dlatego że piękna sceneria, przyroda, woda, te regaty i to jezioro są częścią życia Politechniki, ale również i ludzi z Politechniką związanych, również częścią tych, którzy lubią sport, lubią przyrodę, lubią świeże powietrze, lubią rywalizację, tę piękną, amatorską rywalizację. Spotykamy się kolejny raz, już 38. regaty o Puchar i Jego Magnificencji Rektora Politechniki Krakowskiej, profesora Kazimierza Furtaka. I jego właśnie witam, bo on jest tutaj gospodarzem. Brawa dla pana rektora. Równie ważną osobą jest pan burmistrz i tutaj trudna sytuacja, bo to też jest tutaj gospodarz. I oczywiście naszą panią dyrektor Centrum Sportu i Rekreacji, panią Barbarę Grabacką-Pietruszkę i też to jest gospodarz. Witam wszystkich zawodników, sterników i ich załogi. Witam WOPR, który nas będzie asekurował, a mam nadzieję, że nie będzie to potrzebne. Witam policjantów, witam sędziów. Cieszę się bardzo, że po raz kolejny się spotykamy. Świadczy o tym, że tu już powstała rodzina, która się ze sobą dobrze czuje, która chce tutaj przyjeżdżać na te regaty, chce rywalizować w sposób bardzo piękny, prawdziwie sportowy. Życzę dobrych wiatrów, życzę zwycięstwa, jak już nie na mecie, to nad sobą, nad swoimi niedostatkami i słabościami. Ale wszystkim życzę bardzo przyjemnej zabawy i jeszcze przyjemniejszej atmosfery. Dziękuję bardzo. W pierwszym wyścigu, drugim i trzecim startujemy wszyscy razem. Czyli najpierw płyniemy z linii startu na boje numer 1, wracamy na boje numer 3, z powrotem na bojkę numer 1 i to jest tak zwany śledź. Po śledziu jest jedynka, dwójka, trójka, czyli trójkąt i wpływamy na metę. Flagą przygotowawczą w dniu dzisiejszym jest flaga I. Co ona oznacza? Przez 3 minuty możecie sobie pływać, jeszcze próbując różnych halsów, ale jak flaga I schodzi na minutę przed startem, nikt nie może być za linią startową. Horyzont zniknął, gdzieś wody dali, kapitan krzyknął, hej! Czy piwo z lądu, żeście brali, usłyszy wieże, hej! Gdy w ojcie miałem taką dziewkę i przekulałem noc, bo takie już żeglarza serce dziewczyny śpiew i grot. Hej, hej, życie to bajka, gryjan szumi na wartach, hej, o, oh, hej, o, oh, hej, piwo to kufla, lej. Ale jest to fantastyczna zabawa, przede wszystkim zabawa. Oczywiście rywalizacja, jak w każdych zawodach, jest niezbędna, ale grunt to fantastyczna zabawa. No, kalendarz imprez Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji jest dość liczny, spory, obfity. Zaczynamy od zimy, a teraz jesteśmy latem nad Jeziorem Żywieckim. Myślę, że akwen ciekawy, duży akwen na południu Polski, ciekawe wiatry wymagające od załóg znajomości tego akwenu, niestety, bo to jest akwen dość szkwalisty, dużo jest odbić od okolicznych gór, więc myślę, że będzie
każda załoga miała dobrą zabawę. Hej, hej, życie to bajka, szumi na łatwach, hej, o, hej, o, hej, piwo do bóg dalej. Ty białe płaty naszych żagi, wiatko niesie znów, są Andres Fuki oraz żale za burtery wśród sztuk. Przyjdzie wracać nam do domu i z morzem rozstać się. Wspominać będzie z kapitanem sztormowe chwile te. Hej, hej, życie to bajka, wywiad szumi na wadkach. Hej, o, oh, hej, o, oh, hej, piwo do kufla lej. Hej, hej, życie to bajka, wywiad szumi na wadkach. Hej, o, oh, hej, o, oh, hej, piwo do kufla lej. Kupiliśmy pierwsze taką łódkę za 500 zł ze spalonymi żaglami, pomalutku i na internecie oglądaliśmy co jak, raz nas nad jeziorem Niesłysz coś wyprzedziło, tak patrzymy, a to katamaran. No i tak żeśmy kupili na eBayu pierwszego i tak coraz lepszy, no i tak dochodzimy, że tak rodzinnie w sumie trzech synumami wszyscy pływamy. No. Fajnie byłoby się pościgać z większą ilością katamaranów, z tym, że większość katamaranów i takich regat katamaranowych są na północy i nad morzem głównie, w Sopocie, a mamy trochę kawałek drogi tutaj z Bielska, tam to tylko raz nam się udało tam wybrać na regaty. No. Obsługujemy tutaj plażę miejską, oferujemy dla mieszkańców rowerki, kajaki, żaglówki, windsurfing. Zapraszamy i bardzo się cieszymy, że jest dużo obcych osób przyjezdnych, którzy podziwiają tu walory Jeziora Żywieckiego i tutejszych okolic. To jest wielka ich chwila, jest też minuta dla fotoreporterów. Można sobie zrobić zdjęcia najlepszych regatowców w klasie Omega. Leszek Wojnar, pierwsze miejsce, mała kabina. Gratulacje. Załoga tylko dwuosobowa. Pan dziekan Wydziału Mechanicznego, Politechnika Krakowska, miejsce pierwsze. Wręcza pani dyrektor Centrum Sportu, pani Barbara Grawacka-Pietruszka. Ten samotny łeb, gdzie
takie takoja. Tu trzecie. Wymarzone. Jachty kabinowe duże, powyżej 650 cm. Miejsce pierwsze, Janusz Baczek. Bączek! Oczywiście, że Bączek! Chciałem Państwa sprawdzić, czy znacie najlepszego. Wręcza pan burmistrz, pan Antoni Szlagor, nasz wielki przyjaciel. Zwróćcie Państwo uwagę na tę nagrodę. Dostają kamizelki, bo oni jeszcze nie potrafią pływać w pław. Tak? Gratulacje od pani dyrektor, od pana burmistrza. Nie mogą się pomieścić z tymi nagrodami, ale tak miało być. Klasa wolna. Miejsce pierwsze, łódka, która była najszybsza w całych regatach. Jan Pardel, miejsce pierwsze, dyplom, nagroda i puchar. I zdjęcie pamiątkowe. Na banderę patrz, banderę opuść. Bo przysłał cię pary łez. Powiada pady ostatnia rzecz, co ją uczynić ci trza. A po przechyły i przechyły, a po